Cześć, Damian Czyżak, fan Sportu TV. Witam cię serdecznie. Mamy pierwszego tutaj gościa. Chciałem cię zapytać, bo tu rozmawialiśmy za kulisami, że właśnie przechodziłeś obok w zasadzie i trafiłeś tutaj na walki na prawie gołe pięści, bo już się to zmieniło, ale powiedz mi, jak twoja forma i twoje przygotowanie do tej gali? Nie, no myślę, że jestem dobrze przygotowany. Nie, sprawdzimy jutro, nie? Zaledwie 24 godziny zostało, więc sprawdzimy jutro, nie? Jak moja forma. No to skład mamy ogólnie bardzo dobry, nie? Każda jedna z nas z osób, no to coś tam potrafi, więc nikt tu się przypadkowo nie zjawił, nie? A to właśnie, jeżeli mówimy, że nieprzypadkowo, to jestem ciekawy, jak wyglądały twoje przygotowania do tej gali, bo na pewno trzeba trenować ciężko, żeby się tu znaleźć, ale czy ty jakoś specjalnie się do tego przygotowywałeś? No, ja ogólnie tutaj z Irlandii przyjechałem, nie? No to ja tam sobie trenuję z chłopakami, także no miałem okres przygotowawczy solidny, także no myślę, że dobrze pójdzie. A treningi raz dziennie, dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, jak to mniej więcej wygląda? No to różnie to było, bo zależy, też chodziłem do pracy, nie? No to pracę z treningami czasami ciężko połączyć. Także nie, nieraz były dwa treningi dziennie, nieraz jeden trening dziennie, czasami odpoczynek. No różnie to bywało. A powiedz mi jakieś o swoich mocnych stronach, co jest taką twoją przewagą, jeżeli chodzi o... No bo widzieliśmy tutaj na wadze, to jest 10 kilo różnicy i to mnie też zaciekawiło od razu, czy ty w ogóle czujesz, że to będzie jakaś przewaga twojego przeciwnika, a czym ty możesz zaskoczyć przeciwnika? A to zobaczymy jutro. Dzisiaj to, no co ja mogę powiedzieć, no czy jakieś atuty mam? Mam jakieś, na pewno jak każdy z nas, nie? No to, że jest cięższy, no to cięższy, nie? Zobaczymy, kto będzie szybszy, nie? Ja życzę mu powodzenia jak najlepiej. Okej, czyli właściwie jakiejś złej krwi między wami nie ma, rozumiem, że też nie zapoznawałeś się z przeciwnikiem, nie szukałeś jakichś informacji, czy nie oglądałeś gdzieś tam jego walki? Nie, ja z reguły nie oglądałem żadnej walki przeciwniku, także mnie to nie obchodzi. Wejdziemy do środka, zrobimy swoje, dobrze się zabawimy i wyjdziemy po prostu. A to jaka jest twoja motywacja? Właśnie dobra zabawa, czy gdzieś po cichu myślisz o tej nagrodzie, która czeka? Nie, no jestem tutaj ogólnie trzeci raz. No to teraz by przydało się trochę siana zgarnąć, ale też dobra zabawa się liczy jak najlepiej, nie? No dla mnie. A nie boisz się właśnie o jakieś poważniejsze kontuzje, jak podczas przygotowań? Czy coś cię spotkało, jakieś trudności miałeś podczas przygotowań? No bo wiadomo, różnie to bywa z tymi kontuzjami i ze zdrowiem. Nie, jestem w pełni sprawny, także nie mam żadnych kontuzji, nie mam niczego, żadnego stresu. Normalnie podejdziemy do sprawy jak do dobrej walki. Okej, no to świetnie. Pozostaje mi tylko życzyć tobie powodzenia. No i no znaczy każdemu życzę powodzenia, ale oczywiście mam nadzieję, że wygra lepszy, bo tutaj liczy się sportowa walka i sportowy charakter. Oczywiście. Właśnie, oto możesz ostatnie dwa słowa do przeciwnika, trzy słowa do przeciwnika. Powodzenia. Widzimy się jutro. Dzięki. Dzięki.